Serdecznie wszystkich na pierwszej części dzisiejszego spotkania. Witam serdecznie władze gminy, pana przewodniczącą, pana wójta. Witam serdecznie radnych, sołtysów i zaproszonych gości. Proszę państwa, zgodnie z zapowiedzią, podczas pierwszej części spotkania państwo zobaczycie zespół teatralny działający przy Zespole Szkół w Wałdowie Szlacheckim, specjalnym programie, który został przygotowany wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury. A jeśli chodzi o ten temat, to przekażę tutaj pałeczkę panu Krzysiowi. Witam bardzo serdecznie. Proszę państwa, tak niedawno spotkaliśmy się przy pięknej okazji rocznicy pontyfikatu Ojca Świętego i wówczas zapowiedzieliśmy, że będzie u nas gościła Agnieszka Osiecka. Jej spojrzenie na świat, na życie. Jej życie było takie trudne, można było wyrzec nawet prywatnie nieudane. Ale daje nam piękne wskazówki, jak przeżyć to życie, żeby odnaleźć ten najważniejszy klucz, którym w życiu każdego człowieka jest uczucie i miłość. Za chwilę, drodzy państwo, zobaczycie naszych młodych artystów. Chciałbym tu w tym miejscu raz jeszcze podziękować paniom, które wniosły tyle tutaj pracy. Pani Dorocie, która napisała scenariusz. Pani Eli, która odpowiada za każdą nutę, za dźwięk. Czarkowi, za scenografię. Bardzo dziękuję panu Jurkowi, że jesteśmy w tym miłym miejscu, że jesteśmy tutaj razem. Temat bardzo trudny dla tak młodych artystów, ale myślę, że dadzą radę drugi raz tak pięknie nas wzruszyć. Bo to już dzisiaj drugi występ i myślę, że się wszystko powiedzie. Życzę jak najmniejszych wrażeń i wzruszeń. Zaczynamy. Nie wierzę w to, że przesunie się mój czas. Pozwólcie mi na jeszcze parę gwiazd. Jeszcze tylko raz pokochać, ach, jeszcze jeden raz. Jeszcze tylko raz usłyszeć szalony serca głos, a potem wielka cisza, a potem noc. Niech żyje Bóg, bo
Zapomnianych słów, ślad łez z kąkolu przedwczorajszych psów. Szukam wiatru w polu, jak to trwa i trwa. Chociaż oczy bolą, szukam w niebie dna. Mówiła, że pisze między innymi dlatego, że nic innego robić nie umie. Przez ponad 40 lat tworzyła wiersze piosenki, wiersze, pamiętniki, powieści i spektakle teatralne. Z wielką czułością fotografowała pejzaże życia. Zaklinała czas i wyczarowywała strofy, które nuciła cała Polska, od Kutna po Sopot. Nie mam wielkich złudzeń co do siebie. Jestem opowiadaczką historyjek, nikim więcej. Nie umiem dogrzebać się głębszych pokładów, ani w historii, ani w teraźniejszości. Nie mam zmysłu metafizycznego. Piszę piosenki, bo czuję czułość do ludzi. To wszystko.
cię na co, kto, kto, kiedy, gdzie, kto. Przygodami, ale nie wiem, czy zawsze w najlepszym guście. W piosenkach bardziej dbałam o styl. Napisałam ich setki, jeżeli nie więcej. Wyszły w tomikach kolory, wyszłam i nie wróciłam. Sztuczny miód, białe zeszyty, żywa reklama, śpiewające piaski. Przez całe życie pisała dzienniki. W szkole nawet dwa. Ten prawdziwy o niespełnionej miłości pensjonarki i określony, gdzie on zapalał czerwone światło, a potem ją całował. Na ten właśnie natrafili rodzice. No i jeszcze jeden dziennik, rozpisany na piosenki. Każda z piosenek jest kroniką dnia albo notatką ze znajomości, mówi jej córka Agata Passent. Mnóstwo cytatów brała z ulicy. I love you cię zobaczyła kiedyś napisane na murze. Czytywała uważnie to, co czytają młode dziewczęta, jakąś furę pisemek,
ale też zgłębiała słowniki etymologiczne, śledząc pochodzenie nazw wsi i miasteczek. Prowadziła masę notesów, zapisywała serwetki. Jest autorką setek wierszy, piosenek, tomika wierszy, wierszy, kilkunastu książek prozą, gromady tekstów do sztuk, filmów i rewii. Można w nich odczytać rok po roku koleje jej losu. Się na lata. Teraz muszę, mój Ty Boże, wracać dookoła świata. Dookoła świata płynę, to za koszt, jaki kłopot. Zamiast wtedy kupić bilet, prostą drogą próć do Sopot. Cierniem jesteś w mej koronie, w mym uśmiechu, smugą smutku. Czy już kiedyś Cię dogonię, chociaż idziesz pomalutku. Jej piosenki, jest to dzielnik, nie sięgają zwykle do przeszłości. Raczej opisują teraźniejszość. Stąd dzieciństwo, młodość tam nie zaistniały. Czasem tylko pojawia się jakiś detal, znak czasu. Szkoła zwykła, szkoła średnia, to jest kułak, to jest biedniak. No i jeszcze mój pierwszy bal. Piosenka, jeżeli uświadomić sobie, że maturę zdawała w roku 1952, wyjętą z innego świata. Bo przecież wtedy na szkolne zabawy przychodziło się w czerwonym krawacie i śpiewało zadębowskie pieśni. Agnieszka akurat miała swój prawdziwy bal. Studniówkę w gimnazjum żeńskim na Saskiej Kępie. W szkole z przedwojennymi tradycjami i nauczycielkami, które barykadowały drzwi przed rzeczywistością za oknem. Uczennice obowiązywał granatowy fartuszek z naszytym białym kołnierzykiem. Na studniówce grał ojciec Agnieszki z awangardową wówczas orkiestrą Charlesa Bowerego, a dyrektorka, prawnuczka Tomasza Zana, z centymetrem krawieckim w ręku kontrolowała bliskość tańczących par. Jej nauczycielki zemdlałyby, gdyby się dowiedziały, nad czym rozmyśla na lekcjach ich przykładna uczennica. Te walczyki leciutkie jak świerszcze, pierwszy bal. Czyjeś oczy wesołe na szczęście, pierwszy bal.
bal z myszką, bal z łezką, bal za mgłą i walczyki, co jeszcze się śnią. Mój pierwszy bal, sentymentalny bal, troszeczkę żal. Mój pierwszy, jedyny bal. Która rzeźbi róże. Takie dziś oczy mam niebieskie. Jakby po walcu lub po chmurze, taką mam w sercu kruchą łezkę. Jak kropla, która rzeźbi róże. Nie widać na mych smutnych włosach śladów twej dłoni niecierpliwej. Nie słychać żalu w śpiewce kosa i dobry Pan Bóg się nie dziwi. Ach, nie w niej jednej, ach, nie mnie jednej, to się zdarzyło, co się zdarzyło. Ach, czemuż tylko w rozmowie sennej nie pamiętałam słowa miłość. Powiedziałam, że do ciebie przyjdę, nie przyszłam. Powiedziałam, że do ciebie wyjdę, nie wyszłam. Powiedziałam, że nie umiem zdradzić, miałam. Powiedziałam, że się chcę poprawić, nie chciałam. Tłumaczyłam, że nie zapominam, no nie wiem. Raz już była przecież taka zima z ciebie. Przysięgałam, jesteś całym światem i mądrze. Obiecałam, wrócę tu przed latem. Chłopcy byli w marzeniach. Bardzo się do nich rwałam, ale jakoś koślawo. Miałam może 10 lat, kiedy spytałam ojca: tatusiu, czy dziewczyna może oświadczyć się chłopakowi? A ja tymczasem zachowywałam się wobec chłopców jak młody dworzanin. Potajemnie wtykałam im listy i liściki do zeszytów. Odrabiałam za nich lekcje, prosiłam do białych tank na prywatkach. A w nocy snułam gorączkowe i niekonkretne wizje. Matka walczyła. Wypowiedziała chłopcom cichą i upartą wojnę. Wojnę podstępną. Robiła na przykład wszystko, aby mi chłopców obrzydzić. O jakimś chudym Jaśku mówiła: ten Janek jest strasznie blady. Czy on przypadkiem nie jest chory? Po takim komentarzu, rzuconym niby z lekka i od niechcenia, matka natychmiast zmieniała temat. Powiedziałam, nic już nie pamiętam, a jakże. Powiedziałam, cóż, nie jestem święta, to fakt, że. Okłamałam ciebie tyle razy, mój miły. Jakoś na to nie brakło fantazji i siły. Powiedziałam, że nie będę czekać, czekałam. Bo czasami chce się do człowieka, ja chciałam. Tylko tak mówiłam żartem. Wyrastałam w Warszawie, w dwóch małych pokoikach, ogrzewanych ciężkimi węglowymi piecami, otwieranych ciężkim metalowym kluczem. Na jednym końcu smutnej uliczki stał kościół, a na drugim szara willa, w której mieścił się komitet partyjny. To właśnie w tych ciasnych pokojach, z tym widokiem na smutną ulicę, tatuś zdecydował się zrobić ze mnie cudowne dziecko, czyli tak zwanego wunderkinda. Tatuś był pianistą, grywał w różnych barach i lokalach nocnych, występował w rewiach i w radiu, chałturzył na prowincji i nie miał najmniejszego zamiaru wkierować mnie na Mozarta. Chciał ze mnie zrobić jakiegoś mistrza, to jest jasne, ale jakiego? Chciał ze mnie zrobić mistrza życia. Wytoczył wieloletnią batalię przeciwko przeciętności, przeciw szablonom. Nic dla nas nie znaczyło to, co robili wszyscy. Cokolwiek by to było, my robiliśmy dokładnie coś innego.
gdzieś tam będziesz miał. Thank you.
bowiem mój ojciec i twoja matka. Co by to było, gdyby się spotkali? On, der Klaviermeister, zagrałby jej szymi na oszalałym fortepianie. Ona zaś oświetliłaby klawiatury fiołkowym spojrzeniem. A potem, jak nagle, jak prędko, zdyszane biało-czarne klawisze zamieniłyby się w schody i tylko nas, nas by nie było. Rodzina ojca pochodziła z Galicji. Legenda rodzinna mówi o pradziadku, który z Krakowa podróżował co sobota koleją do wiedeńskiej opery. Ojciec Wiktor chodził w Wiedniu do szkoły muzycznej, ale gdy jego rodzice zginęli w odmętach I wojny światowej i zawalił się cały tamten świat monarchii austriacko-węgierskiej, chłopiec został oddany pod kuratelę ciotki we Lwowie. Gdy miał 15 lat, grywał na skrzypcach do niemych filmów. Potem przez całe życie grał w warszawskich nocnych lokalach. Mój ojciec grał do tańca w knajpie Neptun na Marszałkowskiej. To była knajpa usadowiona w gruzach. Siedział przy pianinie w swoich przetartych spodniach na przetartym jaśku. I wracał do domu mostem pontonowym, kiedy było już całkiem widno. Ludzie nie mogli przestać tańczyć. Obstroty zrobione z tęsknoty i porci utkane z korolki zmagają się rzeki, lecz nikną niepewnie, bo stawiem nie zrówna się nikt. Tango, włoskie tango, które nie przeczuwa nic i przygląda się jak Rambo, to tango, włoskie tango. Urane, urone, bezczelne, nim one wzdłuż chwilu nie zmieni się w szczęście. Tango tańczy pan na pan. Co ich odróżniło od drzew? Mój język to jest ta moja czerwona kamizelka. Zapach pączków.
Mi też lata 60. kojarzą się z czymś słodkim. Pamiętam na przykład, że chodziło się na krem cytrynowy i tak zwany słotański do baru owocowego na MDM-ie. To było miasto, w którym wszyscy chodzili piechotą. Wciąż ktoś kogoś spotykał na ulicy. Teraz jest inaczej. Teraz chodzi się tylko w Krakowie. Nawet w Paryżu się nie chodzi. Szkoda. Pocieszam się, że to wróci. Chociaż ja w sumie ciągle się pocieszę. Ja tak piszę, jakby w ludzi głaskała po głowie. Była Agnieszka Osiecka poetką drogi, podróży, wędrowania. W wędrówce tej zahaczała o Konin, Mielno, Żnin i Wcim. Po swojej pierwszej podróży do Ameryki też pisała nie o Nowym Jorku, w którym za mało było dla niej przyszłości, lecz o Chitaway i Syracuse. Thank you.
Namaszczona na poetkę narodową, wielokroć zastanawiała się nad opuszczeniem Polski. Miewała ku temu okazję, ale wspominała. Zawsze znajdował się ktoś, kto orzekł. Tobie nie wolno emigrować, bo jesteś częścią polskiego krajobrazu. Dopiero w ostatnich latach ostatecznie pogodziła się z Polską, Warszawą, Sławką Kępą. Dawała nawet wyraz zdziwieniu, że tak rzucało ją zawsze po świecie. Tych zdziwień było więcej. Często opowiadając o sobie, zdawała się pytać, to naprawdę ja? Chociaż przez ostatnie lata jeździła ekspresami do Sopotu, do swoich przyjaciół z teatru Atelier, tam była szczęśliwa. Bardzo ją bolały powroty do wyludnionej z przyjaciół Warszawy. Więc może chciałaby zostać na sopockiej plaży na zawsze? Jak stacje kolejki na Bromholmie. To są kątki, gdzie byłam naprawdę szczęśliwa. Szczęście to radość powtarzana. Jeśli ktoś stanął nad ranem w porcie, spojrzał na morze i zobaczył nagle, jak niebo pęka i ze stalowej jamy wynurza się rdzawa kreska, jak w rozpalonym piecu, to znaczy, no właśnie, to jeszcze nic nie znaczy. Bo ten, kto znalazł się tam ten jedyny raz i raz ucieszył się szaleńczo, to nie jest jeszcze szczęśliwy człowiek. To człowiek, któremu coś się udało. Na drugi dzień powie, co ja tam będę chodził do portu nad ranem? Już to widziałem. Ale człowiek, który chodzi na brzeg codziennie i za każdym razem jest olśniony, to jest człowiek szczęśliwy. Szeptem przeleciał ptak nad moją głową. Dziś, może wczoraj, w moich włosach zagnieździł się ptak. Mówi tak. Poczekaj, wszystko wróci. Książki, mężczyźni, zwierzęta, nawet mały niebieski ołówek. Oh, yeah.
Nie wiedziałam, że tak blisko jest to wszystko. To wszystko, o co chodzi. Nie wiedziałam, że te zimy zatańczymy. Zatańczymy jak w ogrodzie. Nie wiedziałam, że się ręce z tego tańca jak z wieńca nie rozplączą. Nie wiedziałam, że się serca nigdy więcej nie rozłączą. Nie wierzyłam, nie czekałam, nie przeczułam w głębi snu, że jeżeli gdzieś jest niebo, to tu. Przyjaciele moi i moje przyjaciółki, nie odkładajcie na później ani piosenek, ani egzaminów, ani dentysty. A przede wszystkim nie odkładajcie na później miłości. Nie mówcie jej, przyjdź jutro, przyjdź pojutrze, dziś nie mam dla ciebie czasu. Bo może się zdarzyć, że otworzysz drzwi, a tam stoi zziębnięta staruszka i mówi: przepraszam, musiałam pomylić adres. I pstryk, i skierka zgaśnie. Jak tu czekam i sny zalega, drogi pod wiatr. W filmie, jaki o niej nakręcono, patrząc w niebo, mówi do Seweryna Krajewskiego: jak już będę tam, na górze, to czasem tu do was na ziemię zejdę. A jak to zrobisz? Pyta kompozytor, wskazując na świetlistą pręgę na niebie, czy to przeleciał odrzutowiec, czy tak się ułożyło światło, odpowiada: a po takiej ścieżce. Bo osiedlka lubiła żyć, lubiła świat z wszystkimi jego słabościami, śmieszczostkami i zakrętami. Ale jednocześnie miała w sobie świadomość przemijania i śmierci. Przemijanie to było odchodzenie młodości, to była świadomość istnienia tych młodych dziewczyn, których urodą okrutną zaroi się Paryż i Kutno. A śmierć to nic, tylko serce trzaśnie jak sucha leśna gałązka. Nie wierzę w to, że prześnił się mój czas. Pozwólcie mi na jeszcze parę gwiazd. Jeszcze tylko raz pokochać. Ach, jeszcze jeden raz. Jeszcze tylko raz usłyszeć szalone serca głos. A potem wielką ciszę. A potem noc.